12 marca 2014 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się warsztaty dziennikarskie z panem Rafałem Lasotą, dziennikarzem TVN-u. Udział w warsztatach wzięli gimnazjaliści Zespołu Oświatowego imienia Sybiraku w rozbitym kamieniu. Najbardziej podobało mi się właśnie nagrywanie filmików. Bardzo mi się to podobało, każdy mógł się jakoś zaprezentować. Podobała mi się część warsztatów z przeprowadzeniem wywiadów. Było to bardzo ciekawe, ponieważ mogliśmy dowiedzieć się, jakie pytania należy zadawać właśnie osobom, z którymi przeprowadzamy wywiad, jak należy się zachowywać, czy jakich słów nie należy używać, jaką postawę przyjąć. Nauczyliśmy się tutaj takiej dobrej prezentacji siebie właśnie podczas nagrywania filmików i myślę, że to będzie przydatne. Się nagrywania, no uczymy nas stresu, żeby jak walczyć ze stresem. No myślę, że się przydadzą w życiu z różnych powodów. Myślę, że to jest bardzo trudny zawód. Wymaga takiej dużej prężności człowieka, takiego dużego przygotowania.